Głęboko w oddali, na wschodnim krańcu ulicy, stał koń. Cicho i spokojnie. Na jego grzbiecie widać było nieruchomą sylwetkę jeźdźca spowitą powitą oparami kłębiącej się mgły. Dość nienaturalny kontur jego ciała sprawił, że George'owi Hutchinsonowi zjeżyły się włosy na karku. Miegał się tak, pomyślał. Tajemnicza postać w ogóle go nie interesowała, a on także nie chciał zwracać na siebie jej uwagi. Wierzchowiec ani drgnął, dosiadający go jeździec zdawał się kulić w siodle i przypatrywać ciemnej, pustej ulicy, nagle nie opodal. Rozległ się gwizd, oznajmiający, że właśnie ruszył silnik tramwaju parowego zmierzającego z Fenchurch do Morgate. Wraz z wygaśnięciem ostatniego pisku, powietrze wokół przeszyła nienaturalna cisza. Dookoła rozpływały się smugi mgły, rzucając długie cienie, które nadawały złowrogiego wyrazu dobrze znanej okolicy. Upiorny zarys jeźdźca i jego dziwnie znieruchomiałego konia majaczyły gdzieś w oddali. Nie patrz w tamtą stronę. Nie widzisz go. Po drodze minął mężczyznę stojącego na rogu commercial i throw. Hutchinson szedł dalej. Dziś wieczorem nie mógł sobie pozwolić na żadne zaczepki ze strony nieznajomych. W blasku gazowej lampy spostrzegł zdążającą w jego kierunku młodą pannę Mary, filuternie nucącą sobie pod nosem. Nie zdawał sobie sprawy z tego, jak głośno biło mu serce, dopóki wyraźnie nie zwolniło swego rytmu na widok znajomej twarzy. — Panie Hutchinson! Ah, — Witam, panienko! — przywitał się, uchylając z głowy kapelusz. Czy mógłby mi pan pożyczyć sześć pensów? Ach, wybacz, moja droga, ale niestety roztrwoniłem ostatnie pieniądze w Romford. Ach, no nic. Zatem do zobaczenia. Muszę iść szukać dalej. Pokręcił głową, patrząc, jak dziewczyna oddala się w pośpiechu. Na cokolwiek pilnie potrzebowałaby pieniędzy o tej porze dnia. Nie mogło być to nic dobrego. Jednak nie zajmowały go dłużej rozmyślania na ten temat. Jegomość z rogu Throw Street wyłonił się z ciemności i przywołał do siebie Mary. Jego wygląd zdawał się Hutchinsonowi nie mniej niepokojący od mrocznej aparycji jeźdźca. Nie był to z pewnością robotnik. Na głowie nosił czapkę, spod której uciekały grube... Ciemne kosmyki włosów. Na oczy nasunął zaś gongle lotnicze. Niestety, nie zdołał tym dobrze zakamuflować swego wyrazistego wyglądu: krzaczastych brwi, bladej skóry, haczykowatego nosa. Czyżby był pilotem? Mary niemal natychmiast zaczęła prowadzić miłą pogawędkę z nieznajomym. Który szeptał coś do niej niskim głosem. Zbyt cicho jednak, by Hutchinson go dosłyszał. Po chwili odmaszerowali gdzieś razem, trzymając się pod ręce. Hutchinson ruszył przed siebie, nieco zniesmaczony. Panienka Mary była bardzo ładna. Mogłaby mieć porządnego mężczyznę, gdyby tylko zdołała dźwignąć się ze swej nędzy. I zachowywać, jak kobiecie przystoi. Pokręcił głową i skierował się w stronę swojego mieszkania. Jeździec ciągle trwał na swoim posterunku. Na twarzy Hutchinsona zaczęły pojawiać się kropelki potu. Czego on mógł chcieć? Niespodziewanie usłyszał trzy głośne uderzenia zegara. Postać jeźdźca nagle zmieniła pozę. Koń, na którym siedział, obudził się do życia spiskiem i szczękiem starej maszynerii. Bestia wydała z siebie grzmiący ryk, a z pyska wydostała się chmura pary. Mechaniczny Ogier, wraz ze swym wychudzonym, upiornym panem, ruszył spokojnym kłusem przez Commercial Street. Dosiadający go mężczyzna trzymał w ręku duży przedmiot o niespotykanym kształcie. Hutchinson pomyślał nawet, że przez opary gęstej mgły dostrzegł na tej dziwnej rzeczy parę połyskujących oczu. Stwierdził, że należy czym prędzej usunąć się z drogi. Potem nigdy więcej nie zobaczył już Mary Kelly. Fred Aberlein stał właśnie na Commercial Street, spisując zeznania przerażonej Elizabeth Prater. I jest pani pewna tego, co widziała? Zapytał detektyw, gładząc swój bujny wąs. Panna Kelly była już siódmą ofiarą zamordowaną w ten sam sposób. Śledztwo powoli zaczynało go wyczerpywać. Pewna? Jestem więcej niż pewna. Nigdy nie zapomnę tej okropnej facjaty. Aberline zmarszczył brwi. Jeszcze rok temu zeznań niejakiej pani Prater w ogóle nie brałby pod uwagę, myśląc, że kłamie lub po prostu jest wariatką. Jednak teraz zamilkł i zaczął się zastanawiać. Przy ostatnich sześciu morderstwach, wcześniej już dwa razy zgłaszano pojawienie się postaci podobnej do tej wspomnianej przez Elizabeth Prater, lecz nigdy przedtem nie opisano jej tak dokładnie. Czy to. Czy to znaczy, że ja będę następna? Tak? A przecież przez całe życie mi powtarzano. Nie patrz mu w oczy. Nie patrz, bo następnym razem przyjdzie po ciebie. Hmm, raczej wątpię, by ta zjawa była odpowiedzialna za zbrodnie. Prawda, doktorze Philips? Zgadza się. Hmm, ciało zostało poturbowane, co oczywiście widać. Lecz śmierć tej biednej dziewczynie zadano przez zwykłe poderżnięcie gardła. Aberlein pogrążył się w rozmyślaniach. Ciało znaleziono w okropnym stanie. Młodą kobietę po prostu wypatroszono, odcięto jej obie piersi i częściowo również prawą rękę. Zostały usunięte także genitalia zupełnie jak w przypadku poprzednich sześciu ofiar oczywiście była to robota szaleńca. Jednak czy powinien brać też pod uwagę to upiorne monstrum? Bezpieczni? W natłoku myśli docierały do niego strzępki dopytywań pani Prejter. Przepraszam, co pani mówiła? Pytałam, czy jesteśmy bezpieczni, inspektorze. Pani Prejter dalej była rozhisteryzowana. Tym razem dało się jednak słyszeć w jej głosie również rozzłoszczenie. Hmm. Nie użyłbym raczej słowa bezpiecznie, by w tym momencie opisać okolice Whitechapel. Mimo wszystko nie wolno nam panikować. Proszę nie wychodzić z domu po zmroku, pozamykać drzwi i okna, nie hałasować. Te same zalecenia tyczą się pani sąsiadów. Nie czekając na jej odpowiedź, Aberlain wsiadł do pojazdu parowego. Na oczy nałożył swoje gogle. Odpalił zapłon, po czym rozległ się dźwięk gwistka. Ruszył w kierunku siedziby dywizji H. Nie możesz mówić poważnie, sugerując to, co sugerujesz, stwierdził Arnold, przeganiając ręką dymu noszący się z fajki. O. Nie wspominałbym tu jego imienia, gdybym nie uważał jego usług za warte rozważenia, oświadczył z powagą Aberline stojąc przy biurku nad inspektora. Arnold wstał i zmarszczył brwi, patrząc na detektywa. Wykluczone. U nas, w dywizji H, nie mamy w zwyczaju zatrudniać naciągaczy. Być może zanadto przywykł już pan do faktu, że nikt z rządu ani Scotland Yardu nie kwestionuje pańskich metod, inspektorze. Ale tutaj stawiamy na skuteczne policyjne działanie. Profesor Catterley nie jest naciągaczem. Ma rekomendacje z Oxfordu i Cambridge, poza tym jest zaszczytnym członkiem brytyjskiego Zakonu Alchęków. <laughs> Brytyjski Zakon, <Pff. śmiech> parsknął Arnold. Podszedł szybko do okna, a potem wrócił do swojego biurka. Nie możemy radzić się opinii kogokolwiek z szanownego zakonu szarlatanów. Godli, wyjaśnij, proszę panu inspektorowi, że nie możemy tolerować. Przepraszam, ale gwoli ścisłości. Profesor może pochwalić się solidną reputacją, zbudowaną na wielu poprzednich sprawach. Być może jego metody rzeczywiście są niekonwencjonalne, ale daleki byłbym od stwierdzenia, że jest naciągaczem lub szarlatanem. Poza tym, jak zauważył inspektor, Elizabeth Prater nie była jedynym świadkiem, który zgłaszał pojawienie się tego widziadła. Ależ tak, oczywiście. Whitechapel to w końcu siedlisko meneli i otumanionych opium prostytutek, kto normalny dałby wiarę ich słowom. Mamy przyjąć, że naszym mordercą jest duch? Nie jestem przekonany, że opisywana istota jest naszym podejrzanym, lecz ewidentnie istnieje jakieś powiązanie jego obecności ze zbrodniami. Jednakże odkrycie tego pozostaje poza moim zasięgiem. Dlatego też uważam, że rozsądnym byłoby zatrudnienie wnikliwego profesora, aby dokładnie przyjrzał się tej sprawie. Oczywiście, dywizja H dalej sprawowałaby nad wszystkim nadzór, ale uważam, że ignorowanie tak wyraźnego zbiegu okoliczności to po prostu głupota. 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 To bije teraz ze słów mojego podwładnego. Ale. mniejsza z tym, Aberlein. Skoro tak się upierasz, proszę, zatrudnij tego człowieka. Ale to ty za niego odpowiadasz. Trochę tu daleko, skomentował Thick, gdy taksówka zatrzymała się przy skrzyżowaniu Glaster i Dorset. Owszem, odpowiedział Aberlein. Uznał, że sierżant będzie jedyną osobą towarzyszącą mu w tym spotkaniu. Im mniej osób pozostawało w tajemniczonych w niekonwencjonalne działania, tym lepiej. Fick wygramolił się z pojazdu zaraz po nim. Kilka sekund później znów rozległ się ryk silnika i kierowca ruszył maszyną w stronę Portman Square. Czy ten cały Caterly nie jest przypadkiem stuknięty? No, z pewnością, ale przy tym jest również geniuszem. Za mną. Aberlein udał się w kierunku drzwi do mieszkania profesora. Znajdowało się ono nad sklepem z fajkami i zadziwiało swą prostotą, zważając na reputację lokatora. Aberlein zapukał dwa razy i czekał. Z wnętrza domu zaczęły dochodzić pobrzękiwania ciężkiej maszynerii, która zdawała się coraz bardziej zbliżać. Wreszcie drzwi zostały otwarte, a w progu stanęła pokaźnych rozmiarów postać. W miejscu oczu połyskiwały jasno czerwone światła. Wyłączając nieustanne tykanie, które wydawał z siebie metalowy korpus robota, osobliwy lokaj przywitał ich milczeniem. <laughs> tak. Czy zastaliśmy profesora w domu? Zaczął niepewnie Aberlein. W odpowiedzi usłyszeli jeszcze więcej cykających dźwięków. W końcu maszyna odchyliła się bardziej do pionu, a z maleńkiego głośnika umieszczonego na przedzie głowy jakiś cienki głos oznajmił przybyłem. Mój pan jest w tej chwili zajęty. Hmm, obawiam się, że to dość pilna sprawa. Nazywam się Inspektor Frederick Aberline i jestem tu z ramienia policji. Mój pan jest w tej chwili. Robot zaczął powtarzać poprzedni zwrot. Nim jednak dokończył, przerwał mu inny, niski i zachrypnięty głos. Zdecydowanie należący do człowieka, który dochodził z głębi mieszkania. Zamknij się! Zamknij się ty, kupo złomu! Robot powoli wycofał się z progu a zamiast niego w drzwiach stanął korpulentny mężczyzna w zakurzonych spodniach i wzorzystej koszuli. Jego zaczerwieniona twarz, rude włosy i broda nosiły na sobie ślady brudnego smaru, a oczy przysłaniała para ochronnych gogli. – Panowie wybaczą. Umiejętności Rika wykraczają poza zwykłe otwieranie drzwi. A przynajmniej zazwyczaj udaje mu się zrobić nieco więcej. A teraz czym mogę służyć? <coughs> Jestem inspektor Aberlein z jardu, a to sierżant Thick z dywizji H. Musimy o, Z jardu, tak? Pewnie szukacie tych typków z sąsiedniej dzielnicy. Nie, 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 nie tym razem. Możemy wejść? Ależ tak, proszę. Czyli przyszliście spotkać się z profesorem? Zgadza się? I bardzo zależy nam na czasie. Zakładam, że pan jest jego służącym. Służącym, inżynierem i chyba po prostu współpracownikiem. Nazymi mi Catherine Bright. Doglądam maszyn profesora. Aberline obrzucił spojrzeniem robota, który stał nieruchomo w miejscu od momentu zasłyszenia komendy rudowłosego pracownika. No cóż, jedne maszyny potrzebują nieco więcej uwagi niż inne. Ale stary, dobry Ricky też ma swój rok. Dobrze, może mógłbym zaproponować panom coś na przepłukanie gardeł? Nie, nie, dziękujemy. Naprawdę musimy jak najszybciej skonsultować się z profesorem. Hmm. Rozumiem, ale on jest w tej chwili jakby... Hmm. niedysponowany. Gdzieś z tylnych pomieszczeń rozległ się głośny huk. Chwilę później uszu policjantów dobiegła prawdziwa kanonada bluzgów, od których zarumieniłby się nawet najstarszy doker. Spod drzwi salonu zaczął wydobywać się dym. Bright klepnął się dłonią w czoło w wyrazie zażenowania. Mówiłeś coś, że to geniusz, tak? Zdaniem niektórych tak jest. Kilka sekund później drzwi zamkniętego pomieszczenia otworzyły się z impetem, Ukazując człowieka w białym, laboratoryjnym fartuchu. Był wysoki, włosy miał gęste, lecz szpakowate. Rysy twarzy, choć dość ostre, nadawały mu charakteru. Trzymał ręce wzniesione w górę, a z czarnych, gumowych rękawic wznosiły się w powietrze smugi dymu. Na oczach miał nasunięte cudaczne okulary z całym mnóstwem doczepianych soczewek w różnych rozmiarach i kolorach. Ach, niech to diabli! Ten przeklęty chromnambulator właśnie zniszczył moją maszynę elektrostatyczną. Teraz będę musiał znaleźć nowe źródło zasilania. Oczywiście, jedyną osobą, która jest tak genialna, by znaleźć zasilanie do napędzania tego typu urządzenia, jestem <grym>, ja sam. A to z kolei zapowiada kolejny nieskończenie długi okres badań, podczas gdy tym razem zamierzałem. Bright? Mamy gości? Zaproponowałeś herbatę lub brandy? Ech, proszę o wybaczenie. Obawiam się, że zastali mnie panowie w dość drażliwych okolicznościach i. Dobry Boże! Aberlein, dobry wieczór, profesorze. Sierżancie Thicke, pozwól, że ci przedstawię. Profesor Roderick Middlestone Ketterly, członek brytyjskiego zakonu alchemików. Ketterly ściągnął z dłoni rękawicę i rozpiął fartuch, ukazując skryte pod nim odzienie prawdziwego dżentelmena. Chwycił wiszącą na wieszaku kamizelkę, założył ją po czym zdjął z głowy okulary. Cóż, nie spodziewałem się dzisiaj gości. A już z pewnością nie kogoś o pańskim statusie? Mogę zapytać o powód tej nieoczekiwanej wizyty? Czy zna pan sprawę, nad którą obecnie pracuję? Co nieco? Zdecydowałem zwrócić się do pana w związku z pewną anomalią, która zdaje się leżeć w polu pańskich zainteresowań. W przypadku trzech morderstw świadkowie wspominali o pojawieniu się dziwnej zjawy na koniu. W bardzo bliskiej odległości od miejsca zbrodni, zatrzymującej się dokładnie w momencie jej popełnienia. Postać ta nie wydaje się być bezpośrednim sprawcą zabójstw, jednakże nie mogę zignorować powtarzających się doniesień o jej obecności. Świadkowie opisywali to widmo jako jeźdźca na mechanicznym koniu. Zdawał się nosić przy sobie przedmiot dużych rozmiarów, który według opisu dwóch świadków krył w sobie twarz. Możliwe, że to zwykły przebieraniec, jednak jego regularne ujawnianie się przed morderstwami, w połączeniu z faktem, że zwykle zatrzymuje się ledwie kilka metrów od uderzenia zabójcy, nasuwa mi się myśl, że mógłby pan zobaczyć w tym wszystkim coś więcej niż my. Ketterli milczał przez dłuższą chwilę, intensywnie wpatrując się w inspektora. W końcu skinął głową. W istocie, teraz rozumiem, czemu do mnie przyszliście. Choć przyznaję, że nadal mnie to trochę dziwi, biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń przy sprawie w Regency Park. O, został pan oczyszczony z zarzutów jakichkolwiek zaniedbań. A ja już dawno. Puściłem to w niepamięć. Czy mam rozumieć, że zgadza się pan podjąć tej sprawy? Powiedzmy, że przyjrzę się temu bliżej. A teraz, Bright, przygotuj, proszę, Concorda i daj rykiemu spektrofotometr. Upewnij się, czy mamy zapasy kwasu fosforowego, chlorku sodu i ręcznych lusterek. Dziękuję, profesorze. Mógłby pan przyjść dziś wieczorem do nas, do siedziby? O, nie widzę takiej potrzeby. Mój raport otrzyma pan o poranku. Oczywiście zakładając, że uda nam się z Brightem przetrwać tę noc. Wygląda na to, że macie w dzielnicy Dulahana. Drogę spowijała mgła. Konkord przemierzał alejki i boczne drogi dzielnicy handlowej z prędkością nieznacznie tylko większą od szybkiego marszu. Kilka metrów przed pojazdem poruszał się riki. Odgłos gruchotania jego tłoków i innych części rozbrzmiewały, odbijając się od domów i sklepowych witryn. W jego żelaznym uścisku klikał i poświstywał spektrofotometr. Ależ to obskurna okolica, stwierdził Bright, siedzący za kierownicą. Bright, proszę cię, skup się, uciął Caterly. Jechał w bocznej przyczepie motocykla z nasuniętymi na oczy goglami, w prawej dłoni dzierżąc swój cylinder. Patrzył na wskaźnik bezprzewodowego odbiornika, który trzymał na kolanach. Jego odczyty reagowały na kierunek, w którym poruszał się Ricky, Mam wyraźny sygnał z tawerny u George'a. Najwyraźniej Aberline miał rację. Widmo zdaje się przemieszczać w ślad za morderstwami. A jaką mamy pewność, że to Dulahan, a któż by inny? Pojawia się przed morderstwem. Zatrzymuje się w miejscu zbrodni. Trzyma w rękach własną głowę. Wszystko wskazuje na naszego starego znajomego. Jak będziemy działać? Bright zwolnił, widząc, że Riki zatrzymał się na rogu ulicy, o po czym powoli skręcił, gdy znów rozległy się odgłosy pikania i poświstywania. Caterly nawet na chwilę nie oderwał wzroku od wskaźników miernika. Jeśli to dula, Han, będziemy trzymać dystans. Zastawimy pułapkę, a potem zadamy pytanie. Jeśli dobrze je postawimy, będzie zmuszony odpowiedzieć. A o co go zapytasz? No, wolałbym jeszcze tego nie zdradzać. Drzwi tawerny się otworzyły. Weszła z nich piękna, młoda dama. Zgasi silnik. Przed nami kobieta, która mogłaby być siostrą poprzedniej ofiary. Najwyraźniej przebywa w towarzystwie dżentelmena. Planujesz teraz udać się krok w krok za nią? No, oczywiście, że nie. Ale zamierzam mieć ją w zasięgu wzroku. A hałas silnika nie ułatwi mi tego zadania. Sięgnął do przyczepki po swoją laskę i stanął pod uliczną lampą. Po chwili dołączył do niego Bright, za którym posłusznie sunął Ricky. E, lepiej poczekaj na nas tutaj, kolego. Bright zwrócił się do maszyny. Odgłosy pary ulatniającej się pod ciśnieniem rozległy się z jej wnętrza po czym metalowy lokaj stanął całkowicie w bezruchu. Bardzo dobrze. Zostań na straży. Profesor i ja trochę się teraz przejdziemy. Bright zaglądał w każdą zacienioną wnękę. Wpatrywał się uważnie we wszystkie boczne uliczki, które wraz z profesorem mijali na swojej drodze. Przez chwilę wydawało mu się, że coś zobaczył. Dziwny kształt. Z grubsza przypominający człowieka, mignął gdzieś w obłokach pary ulatniającej się z pobliskich rur. Czy to możliwe, że znaleźli nieruchomego jeźdźca i jego rumaka? Trochę dalej przed nimi niepewnym krokiem szła młoda kobieta opierając się o ramię mężczyzny, gdyż najwyraźniej z trudem utrzymywała równowagę. Bright zauważył, że jej towarzysz miał na głowie czapkę-pilotkę i lotnicze gogle. Wyglądał na przedstawiciela klasy wyższej i w przeciwieństwie do panienki zdawał się doskonale wiedzieć, dokąd i po co się udają. Na jego miejscu też by mnie się pewnie śpieszyło. Cicho bądź, tak jest. Ale nie sądzisz, że znów zabierasz się za sprawę, która może okazać się ponad twoje siły? Chodzi o to, że zjawa tamtego psa z Regency Park to było trochę. A wiedziałem, bądź cicho. Tamten człowiek. Chyba nie jest stąd, prawda? Wygląda trochę jak lotnik. Dokładnie. A stąd do lądowiska w Beddington będzie ładnych kilka mil, nieprawdaż? Ah. Sporykawał drogi, żeby tylko wybrać się na panienki. Cicho. A kobieta, którą mamy na uwadze, niewiele różni się od ostatniej ofiary. Mam rację? O, no, zdecydowanie. Myślisz, że znaleźliśmy naszego kubę? To już zadanie dla inspektora Berlaina. Jednakże, jeśli moja teoria jest dobra, Dulachan powinien pojawić się w pobliżu, niezależnie od tego, gdzie ten mężczyzna zaprowadzi naszą młodą damę? Do Concorda, Bright. Wygląda na to, że idą w stronę Poplar High Street. Nie możemy zanadto się od nich oddalić. Chłodne powietrze przeszywało Brighta do szpiku kości. Nawet jego gruba, podszyta wełną kurtka nie była w stanie ochronić go od zimna. Chwycił za sznurki przy czapce i jeszcze mocniej naciągnął ją na głowę. Gdzie oni się podzieli? Oh, na pewno są już w Clarksyard. Z kolei nasz cel stoi właśnie tam. Wskazał ręką gdzieś we mgłę. Oczy Brighta podążyły za palcem profesora i poczuł jak strach. Mrozi mu krew w żyłach. Na środku ulicy, wśród kłębiącej się pary, zobaczył sylwetkę człowieka na koniu. Bright już z daleka dostrzegł coś osobliwego w kształcie jego ramion. Pomiędzy nimi brakuje głowy. Wraz ze słowami Brighta widmo się poruszyło, a z Końskiego pyska przy każdym skrzypiącym kroku naprzód buchały kłęby pary. Idzie na miejsce zdarzenia. Przygotuj się, rozkazał Ketterly. Wyjął z kieszeni płaszcza fiolkę z kwasem. Bright sięgnął po buteleczkę z solą. Dulachan znajdował się już zaledwie sześć metrów od nich. Wtedy Caterly wyskoczył z ciemności i syknął. Teraz! Zanim Bright zdążył choćby drgnąć, Caterly już biegł naprzód, w jednej ręce trzymając przed sobą lusterko, a drugą odtykając korek fiolki. Koń stanął dęba, a pisk jego zatrzymanych mechanizmów rozniósł się po okolicy. Catherly obrzucił potwora kwasem, a z ust głowy, którą ta kreatura trzymała w rękach, wydobył się przeraźliwy ryk. Bright stało niemiały i nie mógł oderwać od niej wzroku. Cała żółta, z szyderczym uśmiechem przedstawiającym ostre jak brzytwa zęby. Jednak na zbyt szerokim w stosunku do całej twarzy. Powiedziałem teraz, Bright! krzyczał profesor. Bright potrząsnął głową i wyskoczył do przodu. Ruszył biegiem, zataczając koło wokół potwora, jednocześnie rozsypując na bruku sól. Osłaniał twarz, by za żadne skarby nie patrzeć w stronę paskudnej głowy. Wraz z zamknięciem kręgu, Natychmiast poczuł wzbierającą w jego wnętrzu moc. Dulachan zawył z wściekłością, a Bright stanął u boku profesora, wreszcie mogąc bez obaw spojrzeć na monstrum w całej jego okazałości. Od góry do dołu odziany był w skórzane pasy. Na ramionach zaś sterczały metalowe kolce. Jego ciało zdawała się wprowadzać w ruch złożona, Obracająca się maszyneria, zupełnie jak w przypadku konia. Jedynie głowa wyglądała na pozbawioną wszelkich sztucznych mechanizmów. Znajdujące się w niej szeroko rozwarte usta grzmiały z całą mocą w ich kierunku. Z całą pewnością stoi przed nami Dulachan, orzekł Ketterly. Brakuje jedynie bicza. Po tych słowach jak na zawołanie usłyszeli krótkie syknięcie, a tuż nad głową Braita trzasnęła szaro biała linka. Odruchowo zrobił unik, jednakże, uzmysławiając sobie po chwili zbyteczność tego ruchu, poczuł zażenowanie. Na własne oczy zobaczył, jak bicz ukręcony z ludzkiego kręgosłupa smagnął jedynie dzielącą ich niewidzialną barierę o czym opadł bezwładnie, nie czyniąc nikomu żadnej krzywdy. Ty! Warknął Dulachan. Profesor był nad wyraz spokojny. Ja! Wypuść mnie! O nie, 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 nie! Najpierw odpowiedz! Potwór zamilkł, lecz nie przestawał wwiercać się w nich gniewnym spojrzeniem. Końska paszcza wypuszczała z siebie coraz więcej pary. Przybyłeś dziś, by zabrać duszę świeżo zmarłego. I co zatem? Dlaczego tu jesteś? Podobno pojawiasz się wyłącznie przy nadnaturalnych okolicznościach śmierci a to są przecież zwykłe morderstwa czyżby. <laughs> Dulachan zaśmiał się, wydając z siebie niski pomruk. Bright poczuł, jak ziemia trzęsie się, przejmując wibracje jego głosu. Chcesz mi przez to powiedzieć, że w te zabójstwa zamieszane są jakieś siły nieczyste? Nic ci nie chcę powiedzieć. Sam to powiedziałeś. Gdzie będzie miało miejsce następne? Gdzie nastąpi kolejne morderstwo? Wypuść mnie. A ci powiem. <laughs> Nie jestem głupcem. Powiedz mi, a ja cię uwolnię. Pod warunkiem, że pozwolisz nam obu odejść wolno. Dulachan zasyczał ze złości. Ręka trzymająca głowę uniosła ją do przodu nad łeb konia. Przeklinam was obu. Powiem wam. A potem pozwolę odejść. Tej nocy jednak zjawię się jeszcze innej. Długo potem, gdy zdążycie już o mnie zapomnieć, przybędę w momencie waszej śmierci i zabiorę dla siebie wasze nędzne dusze. O, doprawdy, twoje groźby nie robią na mnie wrażenia. Odpowiedz na pytanie. Ta istota pochłania dusze swoich ofiar a mnie nie zostawia nic poza upinami Chciał Następną śmierć zada w połowie najcieplejszego miesiąca w alei noszącej nazwę domu waszej królowej. W Buckingham? Nie pleć, głupstw Bright. Castle Alley. To miał na myśli. W najcieplejszym miesiącu? Czyli co, mamy czekać jeszcze ponad pół roku? Istota, którą tropicie... Jest przekonana, że dziś w nocy dokończy swe dzieło. Lecz w ostatniej chwili odkryje swój błąd. A teraz wypuść mnie głupcze i nie zapomnij, co ci przyrzekałem. Będę pamiętał. Odparł Ketterli. W ręku wciąż trzymał lusterko, w którym odbijała się głowa dulachana. Profesor zrobił krok naprzód i roztarł stopą część usypanego z soli kręgu. No, muszę przyznać, że miałeś rację. Rzeczywiście, od ostatniego morderstwa jest spokój. Zakładam, że twoja zdobycz przekazała ci to proroctwo, stwierdził z podziwem Aberlein. Keterli sączył herbatę i mrużąc oczy przyglądał się inspektorowi. Rzadko omawiam tematy świata duchowego z osobami spoza mojej profesji, Aberlein. Wie pan o tym doskonale. Jednakże opierając swą wiedzę na bardzo wiarygodnych źródłach, mogę wyznać, że jeśli poślesz patrole na Castle Ali w tygodniu między 14 a 20 lipca, znajdziecie swojego sprawcę. Oczywiście tak zrobię. Byłbym również wdzięczny, gdyby w tym czasie był pan dla nas dostępny. O, naturalnie. W takim razie bardzo dziękuję. Inspektor niedługo potem wyszedł. Bright podniósł na niego wzrok znad maszyny analitycznej, nad którą właśnie pracował. Zgodziłeś się być na miejscu podczas polowania na mordercę? Po co? Z ciekawości. No, może nie tylko nie tylko? Ech, profesorze, zaczynasz mnie trochę niepokoić. Od czasu wydarzeń z tamtym psem jesteś jakiś taki nieobecny, rozkojarzony. Zupełnie jak nie ty. Na dodatek sam pchasz się w tarapaty i to wszystko przez ciekawość? Mam swoje powody, rzucił Caterly karcąc Brighta surowym spojrzeniem. I byłbym wdzięczny, gdybyś nie wnikał w motywację moich działań. Zatrudniłem cię, byś zajmował się maszynami, Bright, a nie moimi decyzjami. Z tym doskonale radzę sobie sam. Hmm. Czasami śmiem w to wątpić. Mówiąc to, Bright wrócił do swoich zajęć i postanowił nie kwestionować już wyborów profesora. Wright wyszeptał gwałtownie na widok wyłaniającego się z alei mężczyzny w kapeluszu o haczykowatym nosie. Aberlein spojrzał na Keterliego. Cicho, musimy pójść za nim. Całą trójką czekali, aż mężczyzna przy nich przejdzie i odwróci się plecami w ich stronę. Dopiero wtedy wyskoczyli z powozu. I zachowując odpowiednią odległość, szli w ślad za nim. W końcu zobaczyli, jak podchodzi do młodej kobiety o długich, brązowych włosach. Mhm, mm mamy kolejnego sobowtóra panny Kelly, ocenił Aberlein. Para ruszyła, oddalając się w głąb alejki. Zaś Bright musiał przyspieszyć kroku, by dogonić śpieszących za nimi profesora i inspektora. Zbliżając się do końca alei, Caterly zwrócił się do towarzyszy. Zostawcie to mnie. O, obawiam się, że nie jest to zadanie dla ciebie. Zaufaj mi, Aberlein. Jeśli się mylę, później mnie aresztujesz, ale teraz zostańcie tutaj i pozwólcie, że ja zajmę się tym mężczyzną. Aberlein zmarszczył brwi, a po chwili niechętnie przytaknął. Profesor oddalił się. Bright przestępował z nogi na nogę, potem dreptał w kółko. Instynkt podpowiadał mu, że popełniają wielki błąd, czekając w tym miejscu. Profesor zachowywał się niesamowicie dziwnie. Proszę tu zaczekać, panie Aberlein. Nie, nie, nie. Dajmy mu chwilę. Nie zamierzam mu przeszkadzać, ale muszę się czegoś dowiedzieć. Zanim Aberlein zdążył wysunąć jakikolwiek kontrargument, Bright ruszył przed siebie i przykleił się plecami do pobliskiego muru. Poruszał się powoli, tuż przy nim, aż do momentu, w którym był w stanie usłyszeć słowa profesora. Pogoda była sprzyjająca, ciepło dnia rozgoniło wszelkie mgły. Jednak zostały jeszcze kłęby pary osłaniające kobietę i mężczyznę, przechadzających się po alei. Człowiek, którego śledzili, stał zaledwie kilka kroków przed Ketterlin. W pewnym momencie Bright zauważył, że sylwetka zagadkowego jego mościa zdała się trochę zmienić. Zauważył, że zrobił się wyższy, szczuplejszy. A do tego miał zbyt wiele ramion. Pomyślał jednak, że to tylko złudzenie spowodowane przez unoszącą się zewsząd parę. Powtarzam raz jeszcze. zawołał Ketterli. Zabrałeś już swoją ostatnią duszę. Od dziś będę nieustannie obserwował miasto. I miał na oku wszelkie przejawy Twojej aktywności. Nie mógłbym zostać w tym przeklętym miejscu. Już samo przemieszczanie się wśród Was mrozi mi krew w żyłach. Niezbyt mnie to martwi. Ale ostrzegam Cię, nie wystawiaj mnie na próbę. Nie bez powodu mam reputację najwyższego autorytetu w dziedzinie wiedzy tajemnej. Potrafię skonstruować urządzenia, które rozerwą twojego ducha na kawałki. Manipulowanie czasem i przestrzenią też leży w moim zasięgu, więc jeśli zajdzie potrzeba, będę ścigał cię gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz się znaleźć. Wiem, kim jesteś. Znam twoją prawdziwą naturę. Bardzo dobrze ukrywasz się wśród tych szałosnych ludzi. Ciekawe, co pomyślałby o tym inspektor, gdyby też wiedział. Gdyby twój asystent znał prawdę, dobrze wiesz, kim jestem. Zatem jesteś świadom, że nie żartuję. Odejdź stąd i nigdy więcej nie kalaj tego miasta swoją obecnością, dokądkolwiek się udam. I tak uderzę ponownie. W takim razie lepiej udaj się jak najdalej stąd. W innym wypadku będziesz mój. Istota zaczęła blaknąć, powoli rozpływając się w powietrzu. Bright z powrotem wrócił do czekającego inspektora. Cośmy jeszcze zaczekać? Proszę, niech pan mu nie mówi, że go śledziłem. Chwilę później na ulicy rozległo się postukiwanie laski o wybrukowaną powierzchnię. A na horyzoncie pojawił się wyraźnie zadowolony z siebie Keterli. Koniec z rozpruwanymi ciałami, inspektorze. Hmm? Czyżby? A gdzie się podział podejrzany, rozprawiłem się z nim. Jednak nalegam przy tym, inspektorze. Proszę nie zadawać mi na ten temat dalszych pytań. Proszę potraktować to jako podarunek ode mnie którym pragnę zrekompensować sprawę psa w Regency Park. Może pan przekazać swoim przełożonym, że mężczyzna zniknął. Oczywiście sprawa nie zostanie zamknięta, ale ofiarą ostatniego już morderstwa jest ta nieszczęsna dama na drugim końcu alei. Moi przełożeni nie poprzestaną na pozostawieniu otwartego śledztwa. Będą chcieli przesłuchać pana w sprawie tego, co się właśnie wydarzyło. Inspektorze. Ja nie żartuję. Proszę nie wykazywać mojego nazwiska w raporcie. Proszę nie przychodzić do mnie więcej w tej sprawie. Na tym kończymy już naszą współpracę. To powiedziawszy, oddalił się. Na co Bright mógł tylko bezradnie wzruszyć ramionami w stronę zakłopotanego Aberlina. Następnie rzucił się biegiem, doganiając profesora. No dobrze, co to było? Kim był tamten facet? Masz na myśli istotę, z którą dyskutowałem tam na ulicy? Spokojnie, przyjacielu. Domyślałem się, że za mną pójdziesz, ale dziękuję, że zatrzymałeś inspektora. W każdym razie tamto stworzenie pragnęło wrócić do domu. Szkoda tylko, że przejście do jego wymiaru mogło zostać otwarte jedynie poprzez zagładę zepsutej duszy. To dlatego mordował tamte panienki, w rzeczy samej. Jednak, jeśli kiedykolwiek jeszcze się pojawi, to na pewno nie tutaj. Wiem. Dlatego, że ty tu jesteś. On się ciebie bał, profesorze. Jak Wiele bytów nie z tego świata. W końcu mam dobrą reputację. O, racja! Ale jak ją zdobyłeś? Gdzie nauczyłeś się wszystkiego, co wiesz? Mam wrażenie, że nie mówisz mi czegoś ważnego. Jest wiele rzeczy, których decyduję się nikomu nie zdradzać, przyjacielu. Na twoim miejscu więcej bym o nie nie wypytywał. Obszedł stojącego przed nim asystenta i skierował się prosto do Concorda. Bright pokiwał głową i udał się za nim w milczeniu. Jedyne pytanie, jakie chodziło mu po głowie, brzmiało. Kim jesteś, profesorze? Komu tak naprawdę zawierzam swój los? scenariusz Josh Parker tłumaczenie Aleksandra Rutka czytał Jakub Rutka